Państwa, świetny zestaw wierszy. 15 lutego w Miejskim Domu Kultury Batory odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Sprostać wierszem. Jodły piętrzyły się z obu stron drogi, ogromne, czarne, kosmate, zlepione śniegiem łapska. Skrzypiały zrzędnie, niespokojne. Brązowe kolumny pnie masztowych sosen, tak strzelistych i wysokich, że mimo grubości zdawały się wiotkie, jak trzciny. Jak trzciny kołysały się w podmuchach wiatru, otrząsając śnieg z podniebnych wierzchołków. To jeden z konkursów o najpiękniejszej tradycji na Śląsku, Sprostać wierszem. Ma prawie 20 lat i nie ukrywam, że byłem ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia właśnie tutaj w Chorzewie Batorym. Edycja jedna z najbardziej udanych, z Barbarą Dziekańską, poetką, z którą mam zaszczyt oceniać ten konkurs od paru lat. Byliśmy zachwyceni, że nie znamy autorów i łamiemy nagle godła. I co? Okazuje się, że Hanna Dikta z Tarnowskich Gór, poetka, która tutaj przyjeżdżała, znamy ją, bardzo trzy dobre wiersze. I Krzysztof Tomanek, no, olśniewająca zupełnie poezja młodego tarnogórzanina. Też byliśmy zaskoczeni nie tym, że on zdobywa nagrodę, ale nie wiedzieliśmy, że to jego wiersze. Świetne, własna dykcja, własne obrazy poetyckie. Komisja w składzie Barbara Dziekańska i Maciej Szczawiński po zapoznaniu się z 405 zestawami wierszy ustaliła następujące wyniki. Pierwsze miejsce zdobył Tadeusz Dejnecki z Płocka. Drugie miejsce ex aequo Krzysztof Tomanek z Tarnowskich Gór i Hanna Dikta z Piekar Śląskich. Trzecie miejsce przypadło Bożenie Kaczorowskiej z Warszawy. Wyróżnienie otrzymał Lech Lament z Turka i Barbara Klary z Gorzowa Wielkopolskiego. Liczył pan na takie miejsce w konkursie? Może na wyższe? Miałem nadzieję. A konkurencja pana zdaniem duża? No, kilka znanych nazwisk, bardzo, bardzo dobrych poetów młodego pokolenia, które teraz wchodzi. Nie należy do ludzi, którzy piszą pod konkursy, chociaż podobno tacy się zdarzają, ale nie, po prostu kiedy pojawią się jakieś teksty, wysyłam. No, czasem one spotykają się z odzewem, i tak jak dzisiaj, a czasem nie. Bardzo piękny konkurs, wspaniała konsekwencja Domu Kultury Batory, że oni nie zerwali tej tradycji, że to trwa. Zmienili się dyrektorzy, wtedy była słynna pani Zofia Dytko, teraz jest Tomasz Ignalski, młody człowiek, zupełnie inne czasy, zupełnie inne myślenie o kulturze, o zadaniach, założeniach takiego miejsca jak Dom Kultury. A oni jednak mówią, ma to być konkurs poetycki na skalę ogólnopolską, no i jest tych 1500 wierszy. W nocy drzewa skierowane są donikąd poprzez określone odległości między sobą. To musiały być kiedyś ogniska gitarowe albo wieczorne kursy tańca, skoro jest wracanie i główne ulice Katowic, a my w zabawie przybieramy sobie nieznanych starców. Te nieprzyjemne spotkania z nimi, jak obrys drzwi gdzieś z tyłu, gdy cicho przejeżdżają przez miasto czeskie karuzele, ta pozostałość, chłodna okręt.